Cześć. Cześć. Zapraszamy dziś Was na hol mieszany. Nawiedziłyśmy kilka sklepów. Mamy tutaj i Ochnika, mamy też oferty Zalando, mamy Berszkę, różne rzeczy. Będą też, uwaga, torebki, biżuteria, ogólnie dodatki. Czyli nie tylko to, co dotyczy odzieży jako ubrań, ale również tych dodatków. Tak. Bo przejrzałyśmy też torebki. Będą tutaj torebki, które są moim zdaniem teraz w modzie i będzie ich na pewno coraz więcej w sklepach i na pewno je będziecie widziały nieraz. Dlatego wzięłyśmy je z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to my będziemy z tym wyglądały. Dla spragnionych oglądnijcie dalej. Oglądnijcie dalej nasz filmik i zobaczycie, co mamy do pokazania. Dla osób, które nas jeszcze nie zasubskrybowały, zapraszamy do subskrypcji. A teraz do mierzenia. Nazwijmy to mierzenia. Mam na sobie bawełniany t-shirt z Top Secret. Kosztował 70 zł. Mam rozmiar S i jest to dobry rozmiar. Jak widzicie, bardzo ładnie się układa. Także jest bardzo ładnie skrojony. No, podoba mi się ten motyw księżyca. Nie jest tak jakby przecierany. Ale tak, bardzo fajny. Sprany, bardzo ładny. I do tego mam spodnie ze Stradivariusa, które kosztowały 120 zł. Mam na sobie rozmiar M. I spodnie są obłędne. I spodnie są fajne, tylko tak sobie myślę, że jednak musiałabym sprawdzić L-kę, bo tak są dość opięte na pupie i to tak wygląda, słuchajcie, nie bardzo. I pomimo tego, że są fajne i krój jest fajny, zaraz zresztą zobaczycie, że ładnie leżą, natomiast nie zdecyduję się na nie, bo materiał jest cienki, a one mają tutaj kieszenie wszyte i te kieszenie są białe. Więc po prostu widać takie poduchy. To jest dla mnie dyskwalifikacja. Także niestety, ale długość jest dobra, krój jest dobry, no bardzo mi się podobają. No chyba, że popatrzę jeszcze za jakimś innym kolorem, ciemniejszym, gdzie może tych kieszeni tak nie będzie widać. No wiecie co, XXI wiek i żeby do białych spodni wszywać białe kieszenie. Nie bardzo to jest. Słuchajcie, częściowo niektóre rzeczy pokażemy Wam na dwóch sylwetkach, jak one wyglądają, żebyście przy zamawianiu niektórych rzeczy wiedziały, jaki rozmiar sobie wziąć. Tu jest rozmiar S. Ja bym mogła się pokusić w ramionach troszkę o większą, natomiast ona się bardzo fajnie układa. Podoba mi się, powiem Wam, podoba mi się. Fajną ma też długość, bo nie jest ani za długa, ani taka, wiecie, za krótka, że można ją mieć po prostu tak, o, luźno rzuconą. I prezentuje się bluzeczka z Top Secret na mnie w ten sposób. Wzięłam za t-shirty, chyba wiosna musi mu szybko przyjść, jeszcze bez bluz, bez żadnych okryć. U mnie kolejna rzecz z Top Secret, bluzka w rozmiarze S, kosztowała bodajże, mam metkę z tyłu, ale to będziecie miało w linkach, ale chyba 69,99, coś takiego. W większości wykonana z poliestru, tam jest troszkę wiskozy i elastanu, natomiast taka w odczuciu jest dosyć sztywna i sztuczna. Także to, co Wam mogę na jej temat powiedzieć. Tutaj, jak widzicie, z takim węzełkiem. Ten kolor jest jasny, ale nie jest taki mocno uderzający, o tak? Także nie jest zły. I już Wam pokazuję, jak się prezentuje. Mam na sobie kolejne uderzenie kolorów. Tym razem koszulka marki Pieces, bodajże za 50 zł. Mam na sobie rozmiar M i kolor jest dosyć intensywny, dosyć rażący. Specjalnie ją założyłam na te spodnie, żebyście zobaczyły długość. Jest całkiem długa, także no, nie będę jej wkładać w te spodnie, bo generalnie są cienkie i na pewno będą wyglądać dużo, dużo gorzej. Właśnie z tą koszulką w środku, natomiast ja osobiście bym ją sobie jakoś tam skracała, żeby wyglądała lepiej. Zapinana jest tutaj na zatrzaski. No i całkiem spoko. Materiał jest cienki. Materiał jest cienki. Nie wiem, czy mówiłam, ona jest bodajże z bawełny. Ale będziecie miały linki. Tu. Całość. Słuchajcie, ja mam na sobie marynareczkę z Greenpointa. To jest fajna alternatywa, tańsza alternatywa, słuchajcie, dla marynareczki, którą mierzyłyśmy w swoim holu z Massimo Dutti. Same wiecie, że tam trzeba było dać
dosyć sporą kwotę, około 500 zł za tak, marynarkę. Ta marynareczka jest zapinana, ja ją wzięłam w zmiarze 38 z długimi rękawami, z guziczkami, zaszytymi kieszeniami, z rozpierdakiem z tyłu. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Kolor ma fajnie taką kratę, bardzo identyczna, ale ona tu rozpakowywałyśmy, to mówiłyśmy, że jest właśnie do tego podobna. Skład jest 64 poliester, 34 wiskoza i 2% elastany. Elastanny. I tak się prezentuje. No, marynateczka mi się podoba. Mam na sobie koszulkę marki Cotton On, kupioną na Zalando. Kosztowała 69 zł. Jest wykonana w 100%, jak jest napisane, na metce z plastiku recyklingowanego. Nie powiedziałabym, w dotyku jest jak bawełna. Także naprawdę jest przyjemna w dotyku, jak widzicie, obszerna, ale krótka. Mam rozmiar, już nie wiem, czy mówiłam XS, nie S, XS. Będzie tam w linkach. Uważam, że jest całkiem spoko, jeżeli lubicie taki styl, to jakieś ramoneskie czy coś takiego. Chociaż jak widzicie, że do białych, dopasowanych spodni też się prezentuje całkiem nieźle. Pojawiła się na mnie teraz ramoneska marki Ochnik. Jeżeli nie oglądałyście naszych filmów z Ochnikiem, to Was tutaj zapraszamy, gdzie wyrażamy naszą opinię na temat ich kurtek. No i jak żeby mogło braknąć Ochnika na wiosnę? Mam na sobie kurtkę w rozmiarze XS, kosztowała około 1000 zł, zresztą tam często przeceniają, a to była bodajże najnowsza kolekcja, więc na pewno jeszcze gdzieś w międzyczasie zejdą z ceny. Materiał jest bardzo przyjemny. To jest taki zamszyk, coś takiego. Natomiast no, rozważałabym jednak S-kę, ponieważ wydaje mi się, że się źle układa z tyłu, ale to mi napiszcie same, bo o ile jeszcze tutaj z przodu całkiem, ten zamszyk jest taki troszkę grubszy, także ona nie jest sztywna, ładnie się układa, natomiast nie jest taka zupełnie cieniutka. Tutaj macie dodatkowo pasek, kieszonki. Ma super kolor, taki wiecie, koniakowy, taki... Fajne. To jest taki koniak, beżyk, taki naprawdę uniwersalny, co do wszystkiego będzie pasować. Jak widzicie, z białym bardzo fajnie też współgra. No to jest super, to jest bardzo mi się podoba. Te spodnie postarane, jest fajnie, bardzo fajnie. Tu ma jeszcze zameczki przy rękach, więc możecie sobie tam rozpinać. To jakby zszyty ten rękaw, no bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo fajna. Jakbym nie miała miliona kurtek, to pewnie bym się na nią skusiła. Coś w czerwieni. Znów Ochnik. Kurtka skórzana oczywiście. Rozmiar XS. Cena wyjściowa to jest 999,90, ale ona była przeceniona bodajże na 600. Także pamiętajcie, że u nich są wyprzedaże. Mam ten sam krój, tylko w różu. I zastanawiałam się, jakby leżała XS-ka, bo tam się wydaje, że może ma trochę za dużo miejsca. Ale wiecie, że też każda partia produkcyjna może się różnić i może się okazać, że XS-ka jest równa SC i tak dalej. Natomiast tak, jest naprawdę świetnie wykonana. Bardzo, bardzo lubię ich kurtki. Już Wam pokazuję, jak wypada zapięta. Jak się zapnie. O tak zapięta, także bardzo dopasowana, no ta XS-ka powiem Wam szczerze, że nawet dobrze, to też zależy co się założy pod spód, mam teraz cienką koszulkę, ale jakbym pewnie chciała jakiś sweterek czy coś, no to już by nie za bardzo to obleciało, już byłoby efekt nieciekawy, wyglądałaby jakby była za mała. Już Wam tutaj się prezentuję w całości. Patriotyczna, teraz jesteś już na czerwonym, tak, wiesz, stonowana. Jak pocian. Ale generalnie lubię takie krótkie właśnie. Teraz bardzo dużo jest spodni z wysokim stanem, także do spodni z wysokim stanem, spódnic, sukienek, a jeszcze te ze Stradivariusa, jak widzicie, naprawdę mają bardzo wysoki stan, nigdzie nic nie podwiewa i uważam, że prezentuje się całkiem nieźle. Mam na sobie kolejną kurtkę z Ochnika, także przegląd dzisiaj konkretny. Ona jest wykonana ze skóry. Właśnie nie wiem, czy widziałyście, ale tam w niektórych nawet sieciówkach się pojawiło takie połączenie, że jakby z ekoskóry był wierzch,
a kurtka była gruba i ona właśnie ma ocieplenie, także to jest dla mnie coś pomiędzy zimą a wczesną wiosną, kiedy kurtka puchowa jest już za gruba, a trzeba coś troszeczkę cieńszego. I generalnie szukam takiej kurtki, dlatego postanowiłam ją sobie przymierzyć. Kosztowała niecałe 1300 zł, mamy rozmiar S. Tutaj jest podane jakieś kurcze garmatura, cuda. Natomiast rozmiar S uważam, że jest dobry, jest dosyć mocno dopasowana, ale pamiętajcie, że to jest pomimo wszystko skóra. O. Tak się prezentuje, taka trochę, no nie wiem, w męskim stylu, z takiego mi się wydaje, no nie do końca. Jest męska, normalna, pokaż się, odwróć się w każdej, no spoko. Nie do końca coś mi gra, coś mi w niej nie gra, nie wiem co. Natomiast przy rozmiarze S rękaw jest dobrej długości, ona jest tutaj zapinana na napę, cieplutka, no przyjemna, fajna, tylko ten krój tak, no nie wiem. Może kiedyś coś uszczelę takiego, że będzie wow i się od razu zakocham. Natomiast tutaj tej miłości od pierwszego wejrzenia to nie ma. Kolejna kurtka, wiosenno-jesienna. Jak widzicie, szukam czegoś. 70% puchu, 30% pierza. Mam na sobie rozmiar S. I kosztowała, tutaj szukam metki, ale pamiętam, 899 zł oryginalnie, ale była bodajże przeceniona na 200, coś takiego. W Ochniku znajdziecie bardzo duże wyprzedaże, także Wam polecam, jeżeli coś się Wam podoba. Z kapturkiem, natomiast no nie do końca jestem przekonana do tego koloru. Zapinana jest na dwa rzędy zatrzasków. Wątpię, żebym się zapinała na dwa rzędy zatrzasku, bo to nerwowo bym nie wytrzymała, ale zapnę się na jeden. Tak wygląda zawiązana na ten pasek. Oczywiście u mnie takie paski odpadają, bo to jest za dużo roboty. Wolę takie, wiecie, cyk, dokupić sobie mam Tomiego, ale ten Tomi jest trochę za ciemny. Musiałabym jakiś jaśniejszy nabyć. Natomiast, no nie wiem, ten kolor tak mi się wydaje, że nie do końca dla mojej urody. Zresztą piszcie, co o tym myślicie. Sama w sobie kurtka jest spokojna, jest dosyć lekka, cienka. No ale z puchem i pierzem, więc będzie na pewno ciepła. W temacie kurtek, tym razem na mnie kurtka Calvina Kleina, jak widzicie jeansowa, kosztowała 359 zł, mam rozmiar S, także była gdzieś tam przeceniona, ale myślę, że będzie można ją kupić jeszcze taniej, bo te przeceny będą jeszcze wchodziły. Co Wam o niej powiem? No tutaj ma logo strasznie wielkie. Z tyłu ma logo strasznie wielkie, dla mnie to są metki do odprucia, bo ja nie lubię epatować logami, także jeżeli by miała ze mną zostać, ale raczej nie zostanie, bo jest twardego dżinsu, to bym to na pewno odpruła. Będziecie się ze mnie śmiać, no ale tak po prostu mam, że to jest do likwidacji, ale sprawdzałam, jest tak wszyte, że bez problemu można odpruć, więc będzie spoko. Już Wam pokazuję, dosyć ciężko się ją zapina, może dlatego, że jest niewyrobiona czy coś. I to mnie też zniechęca, bo nie lubię generalnie się męczyć z guzikami. A czasami się potrzebuje, a to zapiąć, a to rozpiąć. Tak wygląda zapięta. Jeżeli lubicie Calvina Kleina, no to myślę, że ta jest spoko. Ona, jak widzicie, dosyć tutaj nieźle przylega w talii. U góry jest troszkę szersza. Także krój ma całkiem niezły. Adam. Mam na sobie t-shirt z Wranglera, rozmiar XS. Kosztował bodajże 120 zł, jest wykonany w 100% z bawełny. On delikatnie prześwituje, także to nie jest taki gruby materiał. Natomiast jest całkiem fajny. Ja takie t-shirty markowe mam nawet i 10 lat. Piorę i słuchajcie, one wyglądają tak, jak mają wyglądać. Gdzieś te, nie spierają się te ozdoby, one się nie łuszczą, nic się z nimi nie dzieje. Także jakościowo są naprawdę spoko. No i tutaj ten t-shirt tak się prezentuje. Jest miękki, dobrze się go tutaj kasa, więc jest spoko pod tym względem. I już Wam pokazuję, jak w całości. Ale czatujcie na filmik z t-shirtami, bo będzie dużo
dużo fajnych. Będziemy mierzyły dużo t-shirtów i będą bardzo ciekawe. Mam na sobie żakiet z Mango. Kosztował 300 zł. Mam rozmiar S. Zamówiłam go na Zalando. I kolor ma zielony i to jest taki stonowany zielony. Jasny, ale stonowany. Także całkiem przyjemny. No przy tych barwach, jakie teraz mamy modne, gdzie one są bardzo rażące i bardzo mocne, to ten jest naprawdę stonowany. Zapinany na jeden guzik. Spodniami są tymi szarty, fajnie to wygląda. No to jest tak jak bardziej wiosna-lato, te desenie, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest odpowiedni. On ma tutaj poduszki na ramionach. Jak widzicie, guziczki się schodzą też w taki sposób, żeby gdzieś tam wyszczupić talię. Natomiast no, u mnie to jest trochę wyżej by to powinno być, no ale nieważne. W każdym razie jest całkiem niezły, no tylko 299,99. Może będą jakieś wyprzedaże. Słuchajcie, przymierzyłam dla Was też ten żakiecik, który Mania przymierzała, ponieważ mówiła właśnie o tym, że ta długość, wysokość, po prostu nie chciała troszeczkę wyżej. Natomiast ja Wam powiem, że przy moim wzroście i przy tym rozmiarze to jest naprawdę idealnie. I już Wam pokazuję, jak on wygląda. To na pewno nie wiem, mogłabym się skusić. Kolor jest po prostu, powiem Wam, świetny. Naprawdę jest tak delikatny i ta zieleń, no naprawdę tutaj wydaje mi się, że do wielu dziewczynom będzie pasować no, po prostu ten żakiecik. No i wielkość i tu super, bardzo ładny. Mam na sobie spodnie dresowe marki Hollister. Kosztowały 151 zł. Mam rozmiar S. No i zastanawiam się, czy nie trzeba byłoby wziąć M-ki. One są z bawełny wykonane i z poliestru, ale damy Wam linki u dołu, to sobie sprawdzicie. Natomiast uważam, że krój mają fajny i leżą całkiem nieźle. No zastanawiam się nad M-ką, żeby się trochę lepiej układały, ale to jeszcze sobie przemyślę. Natomiast takie spodnie dresowe, uwierzcie mi, że mam tylko jedne w szafie. Nike, które mają już 10 lat i już po tych 10 latach jednak wymagają wymiany, dlatego zastanawiam się nad tymi z Hollistera. Jak widzicie, niezbyt często takie rzeczy kupuję, dlatego jestem skłonna dać trochę więcej. Tym bardziej, że po praniach nic z nimi się nie dzieje i dalej wyglądają fajnie. Na pupie mi się wydaje, że jest za mało materiału. I po prostu ten, chociaż to są też spodnie dresowe, więc myślę, że one się minimalnie tam rozbiją. Mogłam przymierzyć przy okazji kurtek, ale po prostu powiem Wam szczerze, że zapomniałam. Mam tutaj nauszniki Ochnika, przemięciutkie, przedelikatne, 99 zł, ale one były chyba przecenione. Ja i nauszniki to jednak nie jest ta sama bajka. Także dziękujemy. Natomiast jeżeli lubicie nauszniki, to są naprawdę fajnej jakości, bardzo mięciutkie. Tutaj mają takie perełki, bardzo ładne. Czekajcie, muszę je zutylizować. A teraz czapka z Top Secret. Ona jest wykonana z poliestru, z czego pamiętam, ale sobie jeszcze to sprawdzę. Natomiast tak, poliester, nie, akryl, 100% akryl, a jest bardzo przyjemna w dotyku. Kosztowała 99 zł, ma tutaj pomponik, który jest bardzo przyjemny i delikatny. Ja bardzo zwracam na to uwagę, czy pompony nie wyglądają po prostu, wiecie, tak sztucznie i tandetnie. Natomiast ten wygląda naprawdę fajnie. Mamy jeden rozmiar i tutaj czapka mi się podoba, tylko zaraz zobaczycie, co się dzieje. Wszystko spoko, tylko tak mi się wydaje, że jest po prostu ciut za mała. Wolałabym więcej miejsca, bo będzie mi się tutaj odgniatać znowu na czole. Czego nie lubię. Jak zapowiedziałyśmy, będzie sporo dodatków i dodatki są. Mamy tutaj taki breloczek z Ochnika. Do torebki serduszko z panterką. Bardzo ładnie wykonane. Tu jesteś obiektywie, gdzie ty jesteś? Bardzo ładnie wykonane, 89,90. I tutaj się nad nim zastanawiam, bo jest naprawdę spoko. Teraz pojawiła się u mnie w ręce bransoletka marki Guess. Kosztowała około 200 zł, zresztą Wam wszystko podlinkujemy.
W mojej ocenie jest na mnie po prostu za duża. Ale i mi się tutaj wydaje, że jest ją łatwo skrócić. Tak, to regulowane to jest. Tak, to zapięcie się jakoś przepina. Miałam taki zegarek, gdzie słuchajcie, przesuper się skracało. I to też na pewno takie jest. Można było samemu w domu. Mówię natomiast więcej, że sobie każda ureguluje, nie do swojej dłoni. Bardzo ciekawa, spodobała mi się, ciężka, ładnie wykonana. Ciekawa jestem właśnie, jeżeli macie coś z gesa, to piszcie, czy ta pozłota schodzi, czy ona się ładnie trzyma. Bo z gesa jeszcze nie miałam żadnej biżuterii. A ta jest ładna. I biżuteryjna rzecz, prawie że ostatnia. To jest naszyjnik z gesa, 185 zł, coś takiego, taki duży, masywny. Tutaj mamy głowę lwa czy czegoś tam, no w każdym razie tego symbolu gesa, na grubym łańcuchu. Z tyłu zapięcie jest, słuchajcie, bardzo masywne, mocne. Cały łańcuch w sobie jest dosyć ciężki. Zaraz go tu będziemy sobie mierzyć. Tak. Zmienię bluzkę i to jeszcze zobaczycie później na większym dekolcie, bo tutaj może go nie być tak dobrze widać. Uwaga, mam na sobie ten naszyjnik. Uważam, że jest za długi, bo schodzi tutaj bardzo nisko na biust. Musiałabym mieć nie wiadomo jaki wielki dekolt, żeby go było widać, albo go po prostu nosić na wierzch, na takie mniej wzorzyste ubrania. To także wygląda tak. Bardzo ładny, ciężki, naprawdę duży. Na bogato. Na bogato. Mówiłam, że prawie wszystko... Oj, coś tam spadło. Jak już mówiłam, że prawie wszystko z tych dodatków, to jest jeszcze taki pasek z Forever New. Kosztował 139 zł, on jest one size. I wzięłam go dlatego, że jest to bardzo ciekawa rzecz. No, w tym momencie nie mam żadnej sukienki. Ale jeżeli macie zwykłą czarną sukienkę albo jakąś jednokolorową, a idziecie na przykład na większą imprezę taką, nie wiem, typu Sylwester czy jakieś wesele i chcecie mieć mocny akcent biżuteryjny, no to proszę bardzo. Paseczek, wiążecie go sobie z tyłu, ma z tyłu tasiemkę i ta tasiemka jest bardzo długa, także spokojnie tutaj rzeczywiście będzie pasował na każdy rozmiar. Bardzo ładnie się błyszczy. Były jeszcze z tasiemką bodajże beżową albo białą, a ten ma granatową. I to jest fajne właśnie, że zwykłą, klasyczną sukienkę, którą macie na wieszaku, w której może nawet nie chodzicie do pracy, można przy pomocy niewielkich dodatków tak naprawdę przerobić na sukienkę wyjściową. Pora na torebkę. Torebka marki Silvio Tozzi, kupiona na Zalando, przeceniona rzekomo z 1700 zł na 500, także promocja taka. Natomiast no nie znam kompletnie tej marki, piszcie czy ją znacie, to jest bodajże szwajcarska marka. Jakość jest świetna, także ta skóra, bo ona jest skórzana, jest naprawdę świetna, ona jest drukowana cała w monogram. A tutaj jeszcze taki łańcuch, jego się da odczepić. Wiecie, element tak. I właśnie widziałam, bo Louis Vuitton wypuścił właśnie torebkę, no bardzo podobną do tej. Także tych torebek widzę teraz całkiem sporo w sklepach. Zaraz zobaczycie jeszcze jedną, tylko że z Kazara, w innych kolorach. Ta jest akurat czarna, ma tutaj złote zdobienia. Także myślę, że tych torebek będzie teraz całkiem sporo na ulicach. Piszcie, co o nich myślicie, czy się planujecie zaopatrzyć. Tą część można odpiąć, także można nosić tak naprawdę każdy element osobno, no nawet ten, bo to też się odpina. Już Wam prezentuję, jak ona wygląda. Pasek jest regulowany, można go sobie przepiąć i nosić albo tak, to już od Was zależy. Także taka dosyć modowa. Widziałam już jedną dziewczynę w galerii, miała właśnie taką torebkę i mi się spodobała i wyglądała fajnie. Natomiast czy się zaopatrzę w taki model, to się jeszcze muszę zastanowić, czy mi się podoba, bo to wiecie, u mnie to nie jest tak łatwo. Kolejna torebka. Kolejna czarna. Tym razem Versace Couture. Mamy bardzo ładną torebeczkę, małą.
Tutaj nie do końca jest rozpakowana, dlatego że jeszcze nie wiem, czy ją będę chciała sobie zostawić, a nie wiem, czy to mogę ściągać. Ona ma w środku pasek, ale on jest przypięty w środku do torebki, także nie jesteście go w stanie wyciągnąć i przyczepić tutaj. Także pasek łańcuszkowy. Z łańcuszkiem, tak. Torebeczka jest naprawdę kompaktowa. No ten pasek, on cały jest tutaj, słuchajcie, zabezpieczony. Natomiast no, kosztowała 700 zł, więc nie wiem, czy ją chcę. Tak zamówiłam ją z ciekawości. Były inne kolory. Była też biała bodajże. Jakby była różowa, to pewnie bym się zastanawiała. Natomiast nie do końca też lubię to zapinanie, że jest ta klapa, bo mi się źle z tego po prostu korzysta na co dzień. Także torebka bardzo ładna. Tutaj właśnie jak jest człowiek przy tym, to lepiej widać jej rozmiar. Bo tak na stronie to się zastanawiam, czy ona jest taka mikro, czy ona jest jednak taka średnia. Ale jak widzicie, jest całkiem mała, co się tu nie chce zapiąć, koleżanko. Muszę się zapiąć. Tak, zapięła się. Nie zapięła się. Nie zapięła się. Ona naprawdę nie chce ze mną zostać, słuchajcie. Bardzo nie chce. Kolejna torebka a la Louis Vuitton. Tym razem z Kazara. Kosztowała 500 zł, coś koło tego. Ja ją zamówiłam sobie przez Zalando. Jak widzicie, jest tutaj ta portmonetka, nie wiem, na co to jest, na klucze. I dwie torebeczki, które można sobie, ups, właśnie tak, dolnie rozpinać. Ona tutaj jest nie do końca dopięta, bo ma te wszystkie elementy pozabezpieczane, a ja ich nie chcę zniszczyć. Bardzo ładnie wykonana. Tamta była czarna, a ta jest brązowa. Także coś takiego. Ona nie ma łańcucha, ale tak naprawdę jakby się gdzieś dokupiło taki łańcuch, jak lubicie, to można doczepić. Tutaj wszystko można, breloki. Kwestia tego, ile udźwigniecie, bo to jednak wpływa na wagę torebki. Mam na sobie też shorty z Only w rozmiarze M. Kosztowały 89 zł, jak widzicie, ciemnozielony kolor, taki głęboki. Są całkiem niezłe. Szukam jakichś takich shortów, żeby, wiecie, czy na rower, czy gdzieś wyskoczyć. Wolę shorty niż te takie kolarki. Tamte to mi się zawsze podwijają. A przy takich to może nie do końca. Także są całkiem spoko, tu widzę, jakieś nitki wystają. Już Wam pokazuję, jak wyglądają. Materiał jest cienki, także to jest bardziej takie letnie shorty. Tak jakby shorty nie były letnie. Mamy też tutaj nieco tańszą torebkę Boss Ochnika za 249 zł, ale ona była bodajże przeceniona na 150. Nie wyciągam paska, bo pasek też tam był przyczepiony. Także taka antykradzieżowa. Strasznie tutaj lampy dają, może jej nie widać tak dobrze. Ale ona jest beżowa, a nawet taki jasny beż, złamana biel. Dosyć szeroka, co mi się nie podoba, bo nie lubię zbyt szerokich torebek, za bardzo odstają. Zapinana na dwa zamki, wykonana ze skóry, także coś wiosennego. I jak sprawnione więcej takich filmików typu chole mieszane? Typu właśnie torebki, jakaś biżuteria, jakieś dodatki, bo my takie rzeczy też zamawiamy. No nie zawsze Wam też pokazujemy, bo nie wiemy, czy to Was interesuje. No i piszcie nam też, czy coś Wam wpadło w oko z tych rzeczy, które dzisiaj pokazałyśmy. Były, jak widziałyście, różne cenowo, ale były też fajne rzeczy, też były dobre promocje. Od razu zapraszam Was na następne hole, bo będzie się działo, będzie dużo fajnych rzeczy. Także zostańcie z nami. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, pa, cześć! Pa!